Dokładnie. Bardzo. Wie pan co, no jak można takie w tym miejscu zlikwidować pieniądze, są nie wiadomo na co, a to jest ważne, bo tu cała Jeleniogórska tędy chodzi. Ja co dzień, bo tu mieszkam, więc co, ja mam aż tam iść taki kawał, no nie, ja mam 65 lat. No rozumiem, tylko to znaczy pani, o co chodzi z tym znakiem oraz z tym napisem, że my się jest przygotowana. Ja wiem, bo ja chodzę tędy co dzień, ja to widzę, co tu pisze. Widzę. Ale dlaczego, sobie stąd, dlaczego burmistrz chce to... To już należy zgłosić gminę do miasta, proszę pani. To na to proste protest złożyliśmy. No to dlatego ja jestem tu dzisiaj dlatego, że widzę, że pani tutaj tłumaczy. Ponieważ kładka grozi zawaleniem, co stosowne. August 8, 2019 Przed chwilą była Straż Miejska. Zaproponowali dla mnie i dla Andrzeja mandat po 100 zł. My tego nie przyjęliśmy. Pobrała Straż Miejska od nas dowód osobisty i powiedziała, że będziemy mieli skierowanie na kolegium za ratowanie mostku lubańskiego. Zobaczymy. Czyli metody stalinowskie zastraszają. Dobry. Jak pani zdaniem na tym moście jeleniogórskim jest wygodnie tym wózeczkiem podjechać nie, inwalidzkim? Nie jest wygodnie, dlatego że jest bardzo wąski chodnik. Jak jadę, to muszą ludzie wychodzić na ulicę. Dwie osoby ciężko się przemieścić. Dlatego jest bardzo źle. Ta kładka jest do tego potrzebna, bo tutaj zaraz jadę do rodziny w tej chwili, do mojej wnuki. No niestety stało się. Burmistrz nie ma serca, rozbiera potrzebną dla ludzi kładkę. Tędy przychodziło około 1000 osób dziennie do zakładu, na działki, ogródki działkowe, osiedle. Burmistrz zwariował i most dla pieszych w Lubaniu na Kwisie zlikwidował. 8 lat nic nie robił w tym temacie. Teraz pozbywa się problemu. 12 marzec 2019 rok. No niestety stało się. Burmistrz nie ma serca, rozbiera potrzebną dla ludzi kładkę. Tędy przychodziło około 1000 osób dziennie do zakładu, na działki, ogródki działkowe, osiedle. Burmistrz zwariował i most dla pieszych w Lubaniu na Kwisie zlikwidował. 8 lat nic nie robił w tym temacie. Teraz pozbywa się problemu. Marzec 2019 rok. Jesteśmy w Lubaniu przy ulicy Robotniczej, przy Kwisie. Likwidacja kładki na Kwisie. Zbrodnia społeczna burmistrza. Przez 9 lat nic nie robił, był bezczynny. Nie odbudował kładki teraz.
Najgorzej mi nieraz. Najgorzej mi nieraz w górze, jak to ktoś jest na przykład w pracy, czy ktoś mu rozmawia i co drugie słowo to pip. Boziu, mnie wtedy to dosłownie pomoże. Tu może pan sobie wyobrazić, że jak któregoś razu, że wracała z Wrocławia pociągiem, to nie dość, że miałam do Legnicy stanie, to jeszcze jak się jakoś przycisnęłam, żeby było siedzenia się delikatnie położyć, ten czas na nogę złożyć, to jeszcze na jednej stacji wsiadł młody i stanął tuż za mną, ale jak rozmawiał z drugim, to co drugie słowo to ile idzie ludzi w tą stronę. I teraz my na działkę musimy tamtędy. Ja tam się normalnie boję. Tam dwa wózki się nie zmieszczą na jednym. Zapomnij! A dzieci też z wózkiem trzeba. Na płatce to też dwie osoby z wózkami to się za cholerę nie miną. Ale to poczekał. Jak było, tak było, jak ten stary górak żył, ten powódź mu zabrała kładkę, to tak narozrabiał w urzędzie, że do dzisiejszego dnia kładka stoi. Miasto mu zrobiło jego osobistą kładkę. A tu niech pan zobaczy, ile ludzi do tego zakładu idzie. Tak, bo jak tutaj nie wszyscy mają samochody. To przecież przez to, że ty od momentów, jak tylko te pajacy postawili, no to od... Nas nie było, bo tu ponoć ktoś podpisy zbierał. Tak, to ja zbierałem. Pan zbierał, tak. No. A nas nie no było, daliśmy te podpisy do Rady Miasta, no. Odpowiedzi żadnej nie ma, nic. No. A już rozebrane? Tak. A nie powinni ruszyć, dopóki pisma pan nie ma. Tak. To ja przecież im podradzałam, że niech do tej telewizji warszawskiej, do Warszawy. No to ja, wie pani... Ja powiedziałam, że do Warszawy. Porozsyłałem wszędzie mailowo zdjęcia, próbowałem wszystko i żadnego dźwięku nie ma. Nawet tutaj gazeta była... A wie pan co? Źle, że my się nie...